Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę zapiąć pas. Dziękuję panu bardzo za wizytę. Dwa duże tematy, które dotyczą bezpośrednio chyba pana ministerstwa i nie wiem, od którego pan woli zacząć. To pan redaktor będzie. Dobrze, to ja w takim razie zapytam pana o... Może zacznijmy od 5G na początek i od umowy podpisanej z Amerykanami podczas wizyty pana wiceprezydenta. Czy może pan wytłumaczyć laikowi takiemu jak mnie, po co nam taka umowa z Amerykanami? Czy oni będą stawiać u nas technologię 5G? Czy oni będą nam pomagać? Czy będą ją chronić? Czy co będą robić? Umowa przede wszystkim mówi o podjęciu współpracy i podtrzymaniu de facto, bo taką współpracę mamy, w zakresie bezpieczeństwa sieci 5G. Znaczy, musimy mieć świadomość taką, że 5G, jeżeli się rozwinie w takim kierunku, w jakim wszyscy przewidują, będzie systemem, który w jeszcze większym stopniu będzie wpływał na funkcjonowanie gospodarki poprzez sam fakt, że transmisja danych będzie się odbywała z bardzo wielu urządzeń. No możemy sobie tutaj wyobrazić, tak jesteśmy w tym samochodzie, że samochód się komunikuje z innymi samochodami, komunikuje się z hulajnogami, z pieszymi, którzy chodzą po to, żeby sterować ruchem w sposób zupełnie nowoczesny. To jest jeden z wielu przykładów. Pamiętam, co mnie najbardziej przekonuje do tej technologii, że film ściągnę, tak, to w minutę zdaje się. Oczywiście tak, ale to jest akurat jest kwestia bezpieczeństwa, natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że ta technologia, że to będzie jeszcze w kompilacji z, nie wiem, ze sztuczną inteligencją, oczywiście z internetem rzeczy, to będzie taki system czy sieć, która będzie wspomagała sterowanie wszystkimi systemami w państwie, w miastach. W związku z tym zapewnienie bezpieczeństwa jest absolutnie kluczowe, dużo ważniejsze niż wszystkich systemów, które były w tej chwili. To rozumiem, i co więcej, instytucje państwowe będą korzystać z tego w dużym stopniu. Oczywiście, że tak, także wojsko. W związku z tym ustanowienie wspólnych standardów bezpieczeństwa na poziomie państw NATO, na poziomie Unii Europejskiej jest elementem kluczowym. Zresztą wróciłem wczoraj z Krynicy i tam mieliśmy forum cyberbezpieczeństwa temu poświęcone. Rozmawialiśmy na ten temat w gronie państw Grupy Wyszehradzkiej. Pan Berdychowski wspominał u nas, że to będzie jeden z głównych tematów, że właśnie 5G... I tak było. Muszę powiedzieć, że to i zarówno 5G, jak i w ogóle samo kwestie cyberbezpieczeństwa, szerzej nawet, bo oczywiście one nie sprowadzają się tylko do bezpieczeństwa sieci 5G, były rzeczywiście bardzo ważne. I myślę, że to jest wszędzie zrozumienie, a też chcę powiedzieć, w związku z tym, że to jest taka kluczowa sieć, to nikt nie ma wątpliwości, że jeśli chodzi na przykład o sieci elektroenergetyczne, one muszą być, ich bezpieczeństwo musi być zagwarantowane, to samo dotyczy 5G. I co to znaczy, że Amerykanie nam to bezpieczeństwo zapewnią sieci? Nie, to oczywiście bezpieczeństwo musimy sobie zapewnić sami. Chodzi o to, żeby standardy tego bezpieczeństwa były wspólne. No bo generalnie ta sieć i przepływ danych będzie nie tylko w obrębie Polski się odbywał. A czy pana zdaniem Polska jest z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa krajem bezpiecznym? Czy pan na przykład budzi się po nocach myśląc o tym, że nasze instytucje, nie wiem, na przykład banki są bezpieczne przed atakami hakerów? Znaczy, budziłbym się w nocy, gdyby były niebezpieczne. Okej. To chyba miałem na myśli właśnie, chyba przepraszam. Tak. Natomiast jesteśmy bezpieczni. To w tym sensie, że odpukać nie udało się nikomu nas w sposób jakiś poważny zaatakować, co nie znaczy, że nas nie atakują. Cały czas takie próby są podejmowane i to dotyczy i systemów banków i dotyczy, te ataki dotyczą poszczególnych firm, także instytucji. Czyli polskie banki są codziennie atakowane? Każda instytucja jest codziennie atakowana i są próby, i to z różnych źródeł. To są zarówno ataki, prywatna inicjatywa hakerska, ale jesteśmy testowani. To ja mogę podać taki przykład. Mieliśmy w ubiegłym roku taki problem, w którym jedno urządzenie nam w systemach państwowych się popsuło. To się zdarza. Żeby uniknąć jakichś dalszych awarii, bo zanim rozpoznaliśmy, o co chodzi, to postanowiliśmy wyłączyć systemy na 2 godziny niespełna, żeby mieć pełnię bezpieczeństwa. No, w tym czasie mieliśmy jeden z największych ataków tego dnia. Znaczy, jak to przeliczali moi współpracownicy, bo takie ataki też nie robią się jakby zupełnie społecznie, to jest także finansowane. No to koszt tych ataków tego dnia to setki tysięcy dolarów. Znaczy koszt, jaki ponieśli hakerzy na przeprowadzenie tych ataków. Gdyby ktoś za to chciał zapłacić, to mniej więcej. Czy to był prywatna inicjatywa, czy tego raczej nie wiemy. No to oczywiście to nie wszystko jesteśmy w stanie. Ci, którzy próbują atakować, się nie przyznają i nie informują niniejszym, że właśnie przeprowadzili atak. Jednym słowem,
no, super ważnym zadaniem Ministerstwa Cyfryzacji jest zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim sieciom przesyłu danych, bazom danych. Tak, tak systemu, całym wszystkim systemom informatycznym, tym systemom, które... No, to jest odpowiedzialność i Ministerstwa Cyfryzacji, państwa szerzej, ale także poszczególnych firm. To też trzeba mieć tego świadomość, że państwo musi tutaj współdziałać z biznesem i na przykład z sektorem bankowym, o którym pan redaktor wspomniał. On jest bardzo istotny i kluczowy. Stąd mam ustawę o cyberbezpieczeństwie, która to reguluje, także te zasady współpracy z systemami kluczowymi. A czy jeśli instytucje państwowe podjąłby taką współpracę na przykład z pewną izraelską firmą, która produkuje oprogramowanie Pegasus, o którym jest głośno w ostatnich dniach bardzo, ale nie tylko u nas, bo ta dyskusja się toczy w wielu krajach. Nie wiem, czy pan dzisiaj miał okazję zajrzeć do Dziennika Gazety Prawnej, z artykułu, który opisuje, jak Pegasus był używany w Meksyku do śledzenia dziennikarzy, którzy opisywali afery korupcyjne z udziałem ówczesnego prezydenta Meksyku. I to gdyby taka współpraca teoretycznie została nawiązana i kupilibyśmy to oprogramowanie, to pan jako minister cyfryzacji by o tym wiedział, czy nie musiałby pan o tym wiedzieć? Jako minister cyfryzacji nie musiałbym o tym wiedzieć, ale generalnie to też chcę wszystkich uspokoić, bo pierwsze jest oświadczenie CBA w tej sprawie. A po drugie, panie redaktorze, jest pewna różnica jednak mimo wszystko. Musimy o tym pamiętać, że to wszystko, co robią służby w Polsce, musi się odbywać w granicach prawa. Niezależnie od tego, jakie narzędzia są stosowane, to jednak są pewne procedury, które są przestrzegane. Dobrze, to teraz ja powiem dwie uwagi i proszę je skomentować. Pierwsza jest taka, że o tym, że procedury w Polsce nie są przestrzegane, to wiemy. Znaczy, to jest nasza narodowa wada, że my po prostu nie lubimy procedur i ich nie przestrzegamy. To wiemy na każdym kroku, znamy drastyczne przykłady, mniej drastyczne tego, że procedury nie są przestrzegane. Natomiast jeśli chodzi o oświadczenie CBA, to oświadczenie CBA wyraźnie mówi, jest bardzo sprytnie skonstruowane, jest dowodem na to, że CBA ma bardzo dobry dział prawny, że CBA nie kupiło programowania do masowej inwigilacji Polaków. Pegasus nie jest narzędziem do masowej inwigilacji. Jest właśnie, przed chwilą czytałem właśnie z artykułu o tym, jak drogi jest abonament na śledzenie poszczególnych telefonów i na pewno nas nie stać na to, żeby śledzić masowo w Pegasusie ludzi. Stać nas na to, nas w sensie polskie państwo, żeby targetować telefony poszczególne. Panie rektorze, powiem tak. Po pierwsze, to jest cały czas mówimy o sferze przypuszczeń i tak dalej, natomiast niezależnie od tego, nie zgadzam się oczywiście z panem, jeśli chodzi o przestrzeganie procedur, nie jest aż tak źle. Choć oczywiście jest wiele problemów z tym związanych. To też mam w Ministerstwie Cyfryzacji, też musimy to nadzorować. Myślę, że u państwa to bardzo widać wyraźnie. Jeżeli coś się nie udaje, właśnie dlatego, że ktoś nie przestrzegał procedur albo ich nie wdrożył w sposób właściwy. Natomiast też nie dajmy się zwariować. Służby są od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo państwa i muszą mieć do tego różne narzędzia. Co nie znaczy, żeby to źle zostało zrobione, że wiem cokolwiek na temat danego jednego czy drugiego systemu czy oprogramowania, które używają służby. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był wielki problem, jeżeli służby posiadałyby narzędzia analityczne do tak naprawdę ochrony państwa. No, muszą to mieć. Czy gdyby się ktoś pana zapytał o znanie, czy to oprogramowanie kupić, czy polskie państwo powinno mieć to oprogramowanie, to pan byłby za to? Nie wiem, nie znam tego oprogramowania, natomiast jeżeli ono było... Bardziej ogólnie byłby pan za tym, żeby kupić skuteczne oprogramowanie do spełniające państwa, takie cele? Tak, oczywiście, dlatego że jeżeli dzisiaj mówimy tak naprawdę o tym, gdzie się przenosi walka, także wywiadowcza chociażby, to ona w dużej mierze przenosi się do sieci, więc musimy mieć narzędzia, które pozwalają nam się bronić po pierwsze przed różnego rodzaju atakami, tak jak powiedziałem wcześniej. Prób atakowania, ataków mamy codziennie dziesiątki, w związku z tym nie możemy pozostać bezbronni. Tutaj i narzędzia, ale także współpraca z naszymi sojusznikami jest absolutnie konieczna. Zresztą żadne państwo, to też jest jeden z takich przekazów z forum w Krynicy, który mieliśmy, żadne państwo samodzielnie nie jest w stanie dzisiaj zapewnić sobie bezpieczeństwa w sieci. A to ciekawe bardzo, czy Ministerstwo Cyfryzacji przy opracowywaniu, nie wiem, strategii cyberbezpieczeństwa dla Polski poświęca dużo czasu na współpracę z innymi ministerstwami z innych krajów? Czy ta współpraca międzynarodowa jest tutaj ważna? Jest ważna i
na przykład wracając jeszcze do sieci 5G, Komisja Europejska poprosiła wszystkie państwa członkowskie o przedstawienie planów ryzyka, planów mitygacji ryzyka dla sieci 5G, po to, żeby wypracować wspólne rozwiązania na etapie przygotowywania naszego stanowiska. Na przykład konsultowaliśmy się z innymi państwami. Jeszcze na tym teraz w trakcie klinicy umówiliśmy się z ministrem, chociażby Petrescu z Rumunii, żeby jeszcze dodatkowo to przeanalizować. Współpracują nasze agencje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo i to na co dzień. Panie rektorze, załóżmy, że mówimy tylko o sieci 5G. Mamy dla jej bezpieczeństwa, czy dla jej funkcjonowania potrzebne są urządzenia i oprogramowanie. I teraz, żeby ono było bezpieczne, musi być zweryfikowane, musi być certyfikowane. I wyobraźmy sobie, że chcemy zrobić to samodzielnie. I potrzebujemy sprzęt wszystkich dostawców certyfikować, całe oprogramowanie certyfikować i kontrolować. Oprogramowanie, które jest codziennie upgrade'owane. I może być online zmieniane. Bez współpracy to po prostu państwa, nawet takie jak Polska, nie będą w stanie tego zrobić dobrze, a jak już pomyślimy sobie o państwach mniejszych, no to naprawdę to są potrzebne olbrzymie zasoby kadrowe i kompetencje i dobrze się tutaj dzielić i wymieniać doświadczeniami, informacjami, to wydaje się oczywiste. Kiedy pan się spodziewa, że 5G, że no nie wiem, na jakiejś sporej części terytorium Polski 5G będzie działać? Bo rozumiem, że tam gdzieś, dzisiaj słyszałem, że w Łodzi gdzieś zdaje się w jakiejś strefie ekonomicznej 5G już działa, no ale to są jakieś eksperymenty, rozumiem. Pilotaże są prowadzone, w przyszłym tygodniu zresztą będzie demonstracja w Warszawie już działającej sieci 5G, pilotażowa oczywiście jeszcze. Mhm. To tak a propos tego szybkiego ściągania filmów, już widziałem te prędkości, 1 giga w telefonie. 5G tutaj w Warszawie. Natomiast zgodnie z planem, który my mamy, który też Komisja Europejska jakby narzuciła państwom członkowskim, w przyszłym roku w jednym co najmniej dużym mieście decyzja będzie zależała od operatorów telekomunikacyjnych, którzy wystartują w przetargu na częstotliwości. Wystartuje na początku roku, tam będzie aukcja na te częstotliwości i zakładamy, że sierpień, wrzesień przyszłego roku to będzie w jednym co najmniej mieście, bo oczywiście operatorzy mogą to zrobić. Mamy do dystrybucji cztery pasma dla czterech operatorów, więc teoretycznie każdy z nich mógłby to zrobić w innym mieście, ale zakładam, że to będzie jedno miasto. Czyli za rok. Tak, tak. Natomiast do 2025 roku we wszystkich dużych miastach w Polsce i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych powinna funkcjonować sieć 5G. Wtedy jest szansa, że też będzie w PKP funkcjonować dobrze. Tak. Aczkolwiek chcę powiedzieć, że 3 dni temu w pociągu złapałem pierwszy raz Wi-Fi pociągowe. Byłem bardzo szczęśliwy. Czułem się, jakbym wkraczał w XX wiek po prostu. No i myślę, że tak już się trochę dzieje. Ja myślę, że też w tym obszarze cyfryzacji, administracji, instytucji publicznych, to nie wiem, jakie ma pan redaktor oczywiście swoje doświadczenia, ale pierwsze, jak widzę, pozytywne jest. No, wykonaliśmy w ciągu ostatnich lat duży krok. Ale raport, który czytałem ostatnio z Komisji Europejskiej na temat poziomu cyfryzacji w krajach członkowskich, nie wypadamy dobrze. Jesteśmy na 4. miejscu od końca. Za nami jest Rumunia, o której pan wspomniał, Bułgaria i chyba Grecja, z tego co pamiętam. Więc ten poziom cyfryzacji nie jest dobry. Jak pan pytał mnie o moje doświadczenia, ja myślę, że administracja publiczna w Polsce ciągle w niewielkim stopniu korzysta z internetu. To się dzieje, coś tam się dzieje, ale to nie jest tak, że... Panie redaktorze, czy ma pan profil zaufany? Mam. Ale powiem pan, ja mam nawet tą aplikację e-obywatel, w której mam dowód osobisty. I chciałem panu powiedzieć, że nawet opisywałem to na Facebooku szeroko a propos PKP. 2 albo 3 miesiące temu konduktor nie uznał tego dowodu jako... Tak, dokładnie 2 tygodnie po tym, jak zapłaciłem karę w pociągu za to, że nie mam przy sobie dowodu osobistego, który miałem w aplikacji e-obywatel. Nie idzie łatwo z pewnymi procesami, ale akurat mamy takie drobne sukcesy po drodze. Tym drobnym, ważnym sukcesem, choć może nie najważniejszym w tej cyfryzacji państwa, było przekonanie PKP, że jednak powinno się nowocześnić. I aplikację obywatel uznaje. Zresztą jak coraz więcej instytucji, tak w wyborach można je używać na przykład, żeby... Czyli jak pójdę do komisji wyborczej, to mnie uzna dowód z aplikacji, tak? Tak.
Tak, natomiast też chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o wykorzystanie cyfryzacji administracji, no to tutaj, panie redaktorze, jest naprawdę duży postęp. To nie jest tak, że administracja nie używa internetu. Używa. Zdecydowanie. Natomiast kłopot jeszcze polega cały czas na tym, ilu mamy użytkowników po stronie obywateli. Bo to jest tak naprawdę ten moment przełamania, bo żebyśmy mogli mówić o takim rzeczywistym postępie i także świadomości i także ofercie ze strony administracji, to też musi być ta druga strona, czyli muszą być klienci. I my w 2015 roku mieliśmy 350 tysięcy osób posiadających profil zaufany. Dzisiaj mamy 4 miliony 200. To w ogóle jest dramatyczna zmiana w sensie pozytywnym. Mhm. Natomiast to jest w dalszym ciągu kilkanaście procent. Jeżeli patrzymy sobie na te państwa, które są najbardziej zaawansowane, to mamy nie tylko ofertę administracji, ale mamy także użytkowników. Tych użytkowników powinniśmy mieć na poziomie 80% i to się, mam nadzieję, bardzo nam przyspieszy w tej chwili. I tak jest duże przyspieszenie w ciągu ostatnich 2 lat. Natomiast myślę, że za chwilę wejdą też środki identyfikacji. Jestem przekonany, bo już jest złożony wniosek do ministerstwa o uznanie. Złożył ten wniosek duża Krajowa Izba Rozliczeniowa, czyli banki będą wydawać własne środki identyfikacji akceptowane przez państwo, czyli taki odpowiednik profilu zaufanego. Tyle tylko, że wydawany przez instytucje komercyjne. A co to znaczy? To będzie też aplikacja jakaś? Czy w formie aplikacji? To będzie, to różnie pewnie, ale generalnie chodzi o to, że będzie to środek identyfikacji taki sam jak profil zaufany, którym będzie mógł pan potwierdzić swoją, uwierzytelnić się, potwierdzić swoją tożsamość w systemach administracji, ale także w komercji. Znaczy, i to jest A ja nie robię tego teraz, jak na przykład mam aplikację swojego banku, którym zlecenie przelewu tak, potwierdzam ale tylko na przykład banku, kciukiem. Ale tylko w banku. A pan mówi o czym? O tym? A ja mówię o tym, że na przykład będzie pan mógł wejść do jakiegoś sklepu internetowego, skorzystając z tego środka identyfikacji. Sklep internetowy będzie miał gwarancję, że pan to jest pan. Okay. Dzięki temu będzie mógł pan na przykład zaoferować sprzedaż ratalną. A czym to się różni od na przykład logowania się do sklepu? Jak na Allegro wchodzę, to też muszę wpisać. Tak, ale Allegro, Allegro tak naprawdę pańską tożsamość potwierdza dopiero, kiedy pan podaje numer karty kredytowej. Okay. Prawda? Natomiast nie, tak do końca nie ma pewności, że pan to pan. To uzyskujemy w ten sposób coś, co jest taką wartością dla obu stron, czyli pewność, gwarancję, także zobowiązanie, bo to jest zobowiązanie Jana Kowalskiego, którym nie wiadomo, czy to jest Jan Kowalski w stosunku do jakiegoś tam sklepu, niech będzie do Allegro. Mhm. Jest zobowiązaniem kogoś, kto mówi, że jest Janem Kowalskim. Prawda? W drugą stronę zobowiązanie tego sklepu też może być podważane. On może powiedzieć, my nie wiedzieliśmy tak na pewno, tak do końca, czy ten Kowalski to jest Kowalski, w związku z tym tak miękko do tego podchodzimy. Tutaj będziemy mieć zwiększoną gwarancję i pewność obrotu, co działa dla dwóch stron korzystnie. No ale przede wszystkim nam chodzi o to, żeby jak najwięcej Polaków było świadomymi użytkownikami internetu. Jest ten najwyższy profil zaufany, środki identyfikacji, jest ten najwyższy poziom świadomości i dzięki temu chociażby mamy nadzieję też, że w sposób bardzo znaczący przyspieszy informatyzacja służby zdrowia, bo tu też jest bardzo silnie to powiązane. Dopóki nie ma wystarczającej liczby osób posiadających środki identyfikacji elektronicznej, no też te usługi, ta oferta jest mniejsza, niepełna i też ten poziom informatyzacji jest słabszy. Bo tak właśnie przeczytałem w tym raporcie o poziomie cyfryzacji w Polsce, że rzeczywiście oni też chciał, też tego raportu mówią to co pan, że poziom użytkowania internetu w Polsce jest zaskakująco mały, że 20% Polaków w ogóle nie używa internetu. No, 16, tak? No tam było napisane 20, ale połowa Polaków ze wszystkich razem, gdzie połowa Polaków nie ma podstawowych umiejętności poruszania się w internecie, czyli nawet jeżeli korzysta z internetu, to tylko w jakimś stopniu, nie wiem co to oznacza, no ale nie poradzi sobie. W taki sposób osoby, to są takie badania na przykład mówiące o tym, że my się tam zachwycamy często, że nasze dzieci potrafią szybko obsługiwać komórkę, prawda? W Afryce smartfon dostaje 2-letnie dziecko i 2-letnie dziecko dostaje w Polsce i one w ciągu, w tym samym czasie uzyskują ten sam poziom umiejętności. Więc takie, nam chodzi o to, w tym całym procesie
sensie chodzi o to, żebyśmy mieli świadomych użytkowników. I dlatego jednym z elementów, którym zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji, to jest podnoszenie kompetencji. W tej chwili w ogóle opracowujemy taką politykę dotyczącą podnoszenia kompetencji cyfrowych. Mhm. Ona idzie dwutorowo, znaczy musimy dbać o te kompetencje specjalistyczne. Tutaj jest, musimy dla gospodarce zapewnić jak największy dopływ wysokiej klasy specjalistów, ale też musimy podnieść poziom świadomości konsumentów, także po to, żeby oni w ogóle korzystali z tych usług, bo to jest ten sam problem. Wracając do administracji w Estonii, która jest takim przykładem i rzeczywiście jest krajem rozwiniętym, to po pierwsze mamy trochę inną kulturę prawną, inaczej przygotowane już prawo, to jest też dla nas bariera, że mamy prawo jeszcze cały czas analogowe. Ale prawo tworzą politycy. Tak, ale to jest państwa rola, żeby to prawo przygotować. Robimy to, natomiast mówię, że to jest trochę inna, to jesteśmy jeszcze w trochę innym miejscu, natomiast tam jest 80% użytkowników tych świadomych usług administracji, a u nas, jak powiedziałem, kilkanaście procent i to jedno z drugim jest ze sobą powiązane. Kompetencje, ale też w tym raporcie pewnie DESI o tym pan mówi. Tak. Tam mamy na przykład niską penetrację internetu szerokopasmowego. No. Co znaczy, że... Że mamy mało sieci światłowodowych, natomiast mogę zagwarantować, że znacząco się w tym za rok, jak się skończą te wszystkie inwestycje, które w tej chwili realizujemy, to w tym aspekcie powinniśmy znacząco pójść do przodu. I zresztą generalnie w tym rankingu co chwila wyprzedzamy tempo rozwoju innych państw, więc za chwilę, mam nadzieję, będzie to też widoczne już w zestawieniu, że przesuniemy się o kilka pozycji. No i rozumiem, że tutaj też to 5G będzie ważne bardzo, tak? Że... 5G jest bardzo ważne, ale też pamiętajmy, że 5G nie powstanie właśnie bez sieci światłowodowej. Okay. Dla nas absolutnie kluczowym elementem jest właśnie rozbudowana i zagęszczona sieć światłowodowa w całej Polsce, bo ona pozwala także na rozwój sieci 5G, ale no też uniezależnia nas od różnych zmiennych, także chociażby warunków pogodowych. A niech pan mi wytłumaczy, co takiego jest w Estonii, że oni są tak świadomi tego internetu i tak świadomi tego, jak korzystać z internetu, a my nie jesteśmy tak świadomi. Jaka jest różnica pomiędzy nami? Myślę, że różnica jest w czasie, znaczy wtedy, kiedy oni zaczęli tak naprawdę informatyzować państwo i zrobić, no pomijając już jakby tą kwestię taką podstawą, że to jest oczywiście bardzo niewielki z naszej perspektywy kraj, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Łatwo jest sieć światłowodową położyć na tak, przykład. Tak, na przykład. No, to chociażby dlatego i zapewnić dostępność internetu. Znaczy, to jest pierwsza rzecz. Bardzo ważna. My dzisiaj cały czas mówimy jeszcze o takich miejscach w Polsce. Mamy kilka tysięcy, około 2500 miejscowości, gdzie nie ma w ogóle zasięgu. Nie mówimy o zasięgu LTE, tylko w ogóle nie ma zasięgu. No więc i do niedawna to był w ogóle duży problem. Nadal mamy ten problem a propos sieci szerokopasmowych, że z tych 84% Polaków 86% korzysta głównie za pośrednictwem komórek, smartfonów. I to oczywiście bardzo dobrze, ale też w dużej mierze jest to wymuszone tym, że nie ma po prostu innej możliwości, więc to też jest problem. Natomiast w Estonii rozpoczęto ten proces szybko, bo rozpoczęto to pod koniec lat 90. postawiono na te rozwiązania. No i też jak mówimy o kulturze funkcjonowania, no takim elementem, który w Estonii działa, a u nas jest trudno, bo właśnie mamy źle przygotowane, skonstruowane prawo. Cały czas je zmieniamy, ale to i naszym zamiarem jest przygotowanie takiej kompleksowej nowelizacji. Rozpoczęliśmy już nad tym pracę. Rzeczywiście spowoduje, że będziemy mieć coś takiego jak cyfrową domyślność w prawie. No, tam na przykład, jeżeli jakaś instytucja chce wziąć od innej instytucji dane, które posiada na jakiś temat, to po prostu się do niej zwraca i są przekazywane. U nas do tego potrzebne są ustawy. Tylko widzi pan, bo ja słyszę o tym problemie właśnie, że to obywatel musi przenieść informacje z jednego urzędu do drugiego, przeważnie na papierze. Coraz lepiej, panie zamiast dwie instytucje się... To ja słyszę o tym problemie od lat, ale nie przy tym rządzie, ale po poprzednim panie rządach. Rozwiązujemy to stopniowo. I czasami w takiej niewielkiej skali, ale to też, żeby sobie uświadomić. Moim jednym z celów było coś takiego, żeby obywatele dostawali SMS-y na przykład o tym, że kończy mi się ważność dowodu osobistego. No to zajęło mi to rok, żeby zmienić przepisy.
No bo tyle trwał proces legislacyjny, żeby to było możliwe w majestacie. No ale panie ministrze, teraz ustawy się przyjmuje w ciągu godzin w Sejmie. No żaden problem, pierwsze, drugie, trzecie, panie, senat, prezydent, między 8 i 16 się tutaj załatwić. W tej chwili pracujemy nad ustawą o elektronizacji doręczeń. Ona zmienia, chodzi o to, żeby cała korespondencja była wysłana drogą elektroniczną z urzędu do obywatela. Tak. Oczywiście później trafiało to na pocztę i poczta decydowała o tym, co się dalej z tym dzieje. No to musimy zmienić 100 kilkadziesiąt ustaw, zmienić kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego. Nie mówiąc o tym, że przekonać jeszcze wiele osób do tego, że to jest rozsądne. Do tej ustawy zgłoszono na pierwszym etapie konsultacji 1200 uwag. Więc idzie to nam, i to nie mówię o uwagach zgłoszonych przez administrację, uwag także ze strony społecznej. Niektóre w pozytywne, niektóre świadczące o tym raczej niezrozumieniu materii. Natomiast myślę, że z każdym dniem tak naprawdę jest coraz lepiej. Ja mówię, ten dla mnie ten wskaźnik osób posiadających profil zaufany jest znaczący, bo on pokazuje jednak też zupełnie inne podejście obywateli, potrzeby obywateli, ale także świadczy o tym, że, bo to jest sprzężenie zwrotne, jak jest 4 miliony ponad użytkowników profilu zaufanego, to znaczy, że są usługi, z których oni chcą korzystać, i to też jest. Panie ministrze, nie możemy tutaj koleżance pozwolić czekać, która czeka, żeby zająć pana miejsce, ale jednym zdaniem, jakby pan miał powiedzieć, w Estonii 90% spraw obywatel urząd daje się załatwić przez internet bez potrzeby chodzenia do urzędu. 90%. Czy jest pan w stanie podać rok, w którym to będzie możliwe w Polsce? Z jednym zastrzeżeniem oczywiście, że to tak nie działa. Dzisiaj dokładnie to same rozwiązanie mamy w Polsce. Można wysłać pismo ogólne e-pułapem i urząd musi to rozpatrzyć. Natomiast to nie jest problem, bo to nie chodzi o załatwianie poszczególnych spraw. Chodzi tak naprawdę o to, żeby całe procesy były załatwiane. Tak naprawdę. I to jest kwestia kilku lat jeszcze przed nami. Procesy, czyli jak zgłaszam narodziny dziecka, co już można zrobić online'owo, to jednocześnie zgłaszam wniosek o 500+. To jednocześnie dostaję kilka miesięcy informację o tym, że mogę się zapisać do żłobka. Mogę zapisać dziecko do żłobka, a potem do szkoły. I w tym kierunku zmierzamy. Obsługa całych procesów, tak żeby obywatel nie musiał się zajmować poszczególnymi elementami. Ta obsługa procesów wymaga takiej zmiany w back-office. Pracujemy nad czymś takim, co się nazywa bardzo skomplikowanie, architektura informacyjna państwa, katalogi administracji publicznej, takie rzeczy, które są wyjątkowo nudne i trudne, ale jednocześnie w efekcie przekładają się na znaczy z jednej strony też fascynujące, ale przekładają się później właśnie na to, że panie możemy zrobić kompleksową usługę. W pana pracy jest dużo trudnych słów, ale akurat sukces tego ministerstwa przekłada się bardzo na zmianę jakości życia ludzi, więc trzymam kciuki mocno w takim razie. Dziękuję bardzo panu za spotkanie. Dziękuję.